Ja nie wiem, co to rzecz jest niemożliwa. Fach w ręku, tak bywa. Z niczego mogę zrobić coś fajnego. Jak drut pod ręką mam, a u mnie cyk, a u mnie fuch. I zaraz kurwa to pod ręką idzie w ruch. Bo u mnie luks i hopsasa. I wszystko to, co majster chciał, to ma. Pa, jaki empower. Kurwa, o. Ładnie, nie? Teraz to da. Dziura w oczku, więc muszę przerobić. Majster tutaj już zaczął rozbiórkę. Pierdolniczku narobię jak zwykle. Ale no, nie mam wyjścia. Folia, nie wiem, tam z 5-6 lat miała. Taka cieniutka jest. Nie wiem, jak pokazać. Ale jest taka... Niby twarda jest, ale jest kurde taka cienka. Troszkę, nie wiem, ile tam, pół milimetra masz. Musiał mi jakiś kamień spaść i przedziurawić. O, folia taka cieniusieńka jest. I tak długo trzymała. Teraz kupiłem sobie z takiej grubszej tej. Taka grubawa jest. Będzie luksus trzymać. O, teraz takiej grubości sobie kupiłem. To nawet szpadlem nie przedmiesz tego pewnie. Ale taka jest mięciutka, o. Ładnie powinna się uformować. Proszę bardzo, majster już kamyczki by zbierał. Teraz tylko tą kostkę muszę powyciągać. I trzeba będzie tutaj mniejszy próg zrobić, bo jak się kunoli spierdoli, to wyjść nie umie. Może się utopić. Muszę tutaj na pół szpadelka, że tak powiem, głębiej ściąć to na prost. Żebym mógł sobie tutaj jakieś roślinki w doniczkach powkładać, bo tak to zjeżdżają. Do tego. Tam jest, z tamtej strony, bo wpadało to wszystko w pizdu. Oj kurde. Wszystko od dupy strony robione. Po 5 razy. To samo. Proszę bardzo, majster już tak rozpierdolił wszystko. Tu musiałem tu je wyciąć. No bo tam będę musiał tą folię jakoś zawinąć, żeby deszczówka nie... Znaczy, żeby tam potem nie spływało mi wszystko z tego. Także o, zrobione, zrobione. Teraz będę musiał trochę podciąć niżej. Będzie luksus teraz. O kurwa. Folia już rzucona, nalewam wodę. Tu już ryby się poprzykręcały do góry brzuchami. Nie, ożywiły się. Jesiotry... Poprzekręcały się do góry nogami, myślałem, że pozdychają. Troszkę ich podtrzymałem nad tym napowietrzaczem i się ocknęły. Ocknęły się. Będą chodzić. Będą chodzić. Tutaj kurwa nie wiem, czy ja zrobiłem dziurę, czy gdzieś zahaczyłem podczas odwijania i rozprułem. Ale to wygląda, jakby było w środku i wygląda mi na to, że ktoś rozpierdolił i takie wysłał. Wszędzie kurwa oczekują. No ta. Leję wodę, bo już tam od spodu podnosiło do góry ciśnienie wody. Zaraz będzie chodzić wszystko. Tutaj później tylko odwinę sobie, żeby podkopać. Szerzej poszerzyć trochę ten, żebym tu mniej koszenia miał. Bardzo dobry plan. No ta, ryby wpuszczone. Już jest luks. Reszcie nie będzie woda spierdalać. Chyba. No i co? Mało się nie zesrałem, ale wykopałem. Popkopywałem tu po bokach tak w koło. O, proszę bardzo, taką półeczkę. Teraz mam dużo większe oczko. Tutaj już nie będę musiał trawy kosić, bo już będzie elegancko, tutaj wyłożony kamyczkami. Pierdolę to. Teraz cyk, fuch, kosiareczka wykosiona. A tu tak musiałem tutaj kombinować. Tutaj też majster opierdzielił. Luksus teraz jest. Nalewam wodę. Za 3 mm wejdzie. Ale powiększyłem oczko. Ja pierdolę. Tu było dotąd, o, tu gdzie szlaufy leją się. I tam było do tamtego uskoku. A teraz jest takie szerokie. Musiałem taką płyciznę zrobić. Teraz będzie luks. Jest gdzie doniczki postawić, nie będą spadać.
No za mało ryb teraz je. Przejebany, nie mam siły. Jedno piwo i zgon będzie od razu. Aby dziurawa folia nie była i będzie dobrze. Po co mi to oczko? Nie wiem. Znów będzie zielona woda, ale fajnie tak sobie coś tam podłubać na podwórku. Dobrze je. A wiecie co najlepsze z tego jest? Wszystkiego? Że majster... Majster się nie przebrał, kurwa. Upierdoliłem wszystko. Mój empower. Całe spodnie. Ja tam pierdolisz, pa. To już się nie spieszę, kurwa. Widać, prace trwają. Już kończę. Już jest prawie zrobione. Teraz wody jest na full. Panie, luksusowo teraz będzie. Woda nalana, już zzieleniała. Wykładam sobie kamyczkami takimi płaskimi. No teraz kurwa, jak już będzie chujowo, też więcej nie robię. Ostatnia robota z oczkiem. Filtr też wymieniłem. Teraz jak będzie woda zielona, to chuj tam z tym. Zabalę to w pizdu. Nie wiem, jak te kamienie układać. Na płask chyba tak muszę. Już wygląda tak. Przejebane z tymi kamieniami, z układaniem tego. Kurwa. Ale już prawie skończyłem. Jeszcze tylko tutaj powkładam. Tam się jakąś tuję posadzi, żeby zasłoniło. Będzie dobrze. Proszę bardzo, majster wzmocnił pianeczką. Elegancko. Elegancko. Po jakimś czasie zzielenieje, nie będzie widać. Pani, kolejna bardzo dobra robota. No i poszły konie po betonie. Pianka, kurwa, wypływa. Luksus je. Tam pianeczkę sobie poobcinam, będzie dobrze. Pa, 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 jaka konstrukcja. Kamienie tu poopierane o rureczkę. Majster tutaj taki filar zrobił. Tam dalej kolejny. Tam dalej jeszcze jeden. Trzyma, trzyma. Kurwa. Konstrukcja jak cię mogę. Ale o, elegancko popierane. Poprzyklejało się. Będzie trzyma. Tu się tuje, zasadzi, żeby zasłoniło, będzie luksus. Trzeba się tą piankę poobrybać. Panie, bardzo dobra robota. Oby się nie zabaliło tylko. Moja konstrukcja. Kamyczki powrzucane, teraz tylko wysypię sobie takim drobnym kamieniem tutaj brzegi. No takimi o małymi. Mniejsze niż te. Tak sobie tutaj wysypię, będzie luks. Dobra, chodzi na tyle. Taki krótki filmiczek o majstra budowie oczka wodnego. Nie wiem, który już raz buduje, ale zrobione, zrobione. Także tak, git malina, do następnego strzałeczka, cześć. Będzie chodzić. Nie takie rzeczy, żeśmy z Andrzejem kurwa robiły.